Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku Czas na RODO i będzie to kolejny odcinek z serii Wywiad, podczas którego to odcinka przeprowadzę ciekawy wywiad z osobą, która specjalizuje się w ochronie danych osobowych. Lat już, ponad dekadę będzie. Zdecydowanie. Kilkanaście lat specjalizuje się w ochronie danych osobowych. Także zna kwestie bezpiecznego przetwarzania danych jeszcze z czasów przedrodejskich, czyli przed 2018 rokiem. No a dzisiejszy odcinek poświęcony będzie zagadnieniu właśnie przedrodejskiemu, ale w którym RODO mocno zamieszało, czyli monitoringowi wizyjnemu. No właśnie, to Iwona, co powiesz na temat monitoringu wizyjnego w tym odcinku? Dzięki, Łukasz, za przedstawienie. Co do monitoringu, to myślę, że przez te kilkanaście lat naszej współpracy nie jeden monitoring już wdrożyliśmy, mówiąc pod kątem oczywiście procedur, bo kamer nie instalowaliśmy. Także wiemy, o czym mówimy. Tak, nie jeden monitoring wdrożyliśmy, nie jeden monitoring widzieliśmy. Także na samym początku takie podstawowe pytanie, czy w ogóle monitoring wizyjny jest ok? Czy ja jako pracodawca mogę stosować monitoring wizyjny na potrzeby monitorowania pracy pracowników, ewidencjonowania czasu pracy, czy na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa budynku? Czy to jest w ogóle legalne? Temat monitoringu jest tematem złożonym. Mówiąc o legalności, należy brać pod uwagę znacznie więcej aspektów niż tylko techniczne czy fizyczne możliwości instalacji kamer. Po drugie, monitoring to temat bardzo newralgiczny, dlatego że balansuje on na granicy prawa do prywatności pracownika i interesów pracodawcy. To, co powiedziałeś, kwestie związane z ewidencją czasu pracy, z zapewnieniem bezpieczeństwa. Musimy rozważać znacznie więcej aspektów niż tylko te techniczne i fizyczne kwestie. Mhm. Rozumiem, czyli monitoring to nie tylko RODO, bo rozumiem, że jeżeli stosuję monitoring, to nagrania z monitoringu mogą być danymi osobowymi, tak? No bo jeżeli ktoś wejdzie, nie wiem, w maseczce, w okularach przyciemnianych, no to pewnie wizerunek takiej osoby nie będzie danymi osobowymi, tak? To zależy. To zależy oczywiście, tak jak wspomniałeś, monitoring czy wizerunek, nagrania z monitoringu i utrwalony na nich wizerunek może stanowić dane osobowe, bo pamiętamy o definicji danych osobowych. Mhm. To są informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Wizerunek to dana osobowa, która jest utrwalona jako obraz, nie jako informacja zapisana na papierze. Mamy wygląd jako cechę charakterystyczną określonej osoby, mamy sposób poruszania się czasami, więc bez wątpienia to są dane osobowe. Natomiast mówiąc o pracownikach, nie możemy też zapominać o kodeksie pracy i o szczególnych regulacjach, które z tego aktu wynikają, a które obowiązują notabene od tego samego dnia, co RODO. A, czyli to taki pakiecik od razu. Tak. Czyli kwestie monitoringu są regulowane przez prawodawstwo z zakresu ochrony danych osobowych, czyli kiedyś to była ustawa z 97, potem mieliśmy RODO od 2018 roku, czyli to jest pierwszy podstawowy akt prawny, no bo możemy wyjść z założenia, że co do zasady zdecydowana większość nagrań z monitoringu, albo może wszystkie, to będą dane osobowe, tak? Zdecydowanie. Mówiłaś też o kodeksie pracy. No to co z kodeksu pracy reguluje stosowanie monitoringu? Kodeks pracy to przede wszystkim dodane właśnie w 2018 roku artykuł 22 z indeksem 1, który wprowadza nam regulację szczególną w stosunku do RODO, jeżeli chodzi o monitorowanie. I musimy pamiętać o tym, że stosujemy generalne reguły wynikające z RODO, plus w odniesieniu do pracodawców i pracowników te kwestie, które reguluje nam kodeks pracy, a między innymi wprowadza on obowiązek stworzenia regulaminu pracy. Reguluje również kwestie związane z obowiązkiem informacyjnym. To jest temat bardzo złożony i wielowymiarowy, można powiedzieć, jeżeli chodzi o kwestię obowiązku informacyjnego na gruncie przewidzianym w kodeksie pracy. Rozumiem, czyli jeżeli stosuję monitoring tylko na potrzeby monitorowania klientów na przykład, a nie pracowników, to skupiam się wyłącznie na RODO, a jeżeli stosuję ten monitoring również na potrzeby monitorowania pracowników, co zakładam w większości wypadków będzie miało miejsce łącznie, bo jeżeli monitoruję, nie wiem, swój sklep odzieżowy, to się będzie tam przejawiał i klient, i pracownik, tak? No to w takich sytuacjach muszę stosować się
i do zasad wynikających z RODO, i do zasad wynikających ze znowelizowanego kodeksu pracy, tak? Tak, zgadza się. Nawet stosując wyłącznie w stosunku do pracowników, musimy stosować te dwie regulacje. Kodeks pracy jako regulację szczególną w stosunku do RODO. Mamy jeszcze szereg ustaw szczególnych. Gdybyśmy rozmawiali o różnych branżach, to na pewno znaleźlibyśmy ustawy specjalne w stosunku do RODO. Natomiast proponuję, żebyśmy dzisiaj ograniczyli się wyłącznie do tej wiedzy bazowej, która wynika właśnie z RODO i z kodeksu pracy. Okej, dobra, super. To tak zróbmy, bo jak mielibyśmy omawiać każdą ustawę branżową, to pewnie do jutra by nam czasu nie starczyło. Czyli skupiamy się na kodeksie pracy i na RODO, bo zakładam, że te dwa akty prawne będą dotyczyły każdego przedsiębiorcy i każdego urzędnika chcącego u siebie w urzędzie wdrożyć monitoring. Przynajmniej te dwa akty prawne, tak? W dużym uproszczeniu zdecydowanie tak. Okej, to Iwona, może zróbmy tak. Wyobraź sobie, że jestem przedsiębiorcą, w sumie jestem, i chcę zainstalować monitoring przed budynkiem, żeby monitorować sobie parking ze względów różnych. O celach sobie zaraz jeszcze opowiemy, stosowanie monitoringu. No i znalazłem sobie ekipę do wykonania tego zadania, no i chcę wdrożyć ten monitoring w ciągu 2 dni. Co ty na to? 2 dni. Odważnie. Od koncepcji do realizacji i do tego jeszcze pewnie zgodnie z prawem. No ale oczywiście. Może być ciężko. Może być ciężko, ale ja wróciłabym do tych celów, bo cele wspomniałeś, że mogą być w zasadzie dowolne. W jakim celu ten monitoring? No słuchaj, cele przeróżne. Chcę zapewnić bezpieczeństwo na parkingu, chcę zapewnić, żeby nikt tych samochodów mi nie ukradł, a dodatkowo chciałbym zobaczyć, czy tam pracownicy się nie kręcą na tym parkingu, nie palą papierosów i nie marnotrawią służbowego czasu pracy. Powoli wrócę jeszcze do tych 2 dni. Trzeba tutaj pamiętać o zasadzie privacy by design, więc musimy opracować koncepcję, rozpisać te wszystkie procesy, udokumentować te procesy, które mamy. Czym jest ta zasada privacy by design? Wdrażając pewien proces już na etapie projektowania jego wdrożenia, musimy rozważyć wszelkie aspekty dotyczące zachowania wymogów wynikających z RODO, przestrzegania przepisów dotyczących chociażby prawa do prywatności, więc nie możemy sobie, mimo że mamy takie techniczne możliwości, pomyśleć, mam kamery, mam ekipę, instalujemy, jest wszystko ok. I tym bardziej, że jak wspomnieliśmy wcześniej, mamy też wymagania wynikające chociażby z kodeksu pracy, które wskazują nam na pewne terminy, jakich musimy w tym zakresie zachować. A jakie to terminy? To będziemy mówić jeszcze o obowiązku informacyjnym i nie chciałabym tutaj mieszać wątków, więc myślę, że tam nam te terminy wyjdą. 2 dni to stanowczo za mało. Za mało, okej. Czyli tak porządkując, jeżeli jestem takim przedsiębiorcą hop-siup do przodu, chcę działać szybko, skutecznie, no to mówisz spokojnie, zatrzymaj się. Wróćmy do celów. Trzeba ten temat przemyśleć, żeby on był zgodny z RODO. Powinienem ten temat z kimś skonsultować, nie wiem, może z inspektorem ochrony danych, jeżeli mam go u siebie oczywiście w firmie. Oczywiście. Od tego nie możemy wyłączać inspektora z tak ważnego procesu. Inspektor musi być włączany we wszystkie procesy związane z przetwarzaniem danych osobowych. Na etapie prognozowania ich utworzenia, więc określając cele, określając te rozwiązania, które chcemy wdrożyć. Co do monitoringu, pamiętaj też proszę, że jeżeli chodzi o jego stosowanie, stanowisko naszego organu ochrony danych osobowych, Urzędu Ochrony Danych Osobowych w tym zakresie jest jednoznaczne. Monitoring jako bardzo inwazyjna forma przetwarzania danych osobowych może być wykorzystywana wyłącznie w tych sytuacjach, gdzie tego samego celu, i tutaj organ podkreśla, że związanego przede wszystkim z bezpieczeństwem osób, nie możemy osiągnąć w inny sposób, mniej ingerujący w prywatność pracowników, bo w miejscu pracy pracownicy także mają prawo do zachowania ich prywatności. Okej, czyli ja jako pracodawca nie mogę sobie stosować dowolnych narzędzi do monitoringu, jestem wstrzymywany przez RODO, zarówno jeżeli chodzi o cele, tak? Czyli jeżeli mogę osiągnąć te cele, o których Ci opowiadałem, tak? Czyli ewidencja czasu pracy, bezpieczeństwo, jeżeli mogę osiągnąć cele inaczej, to monitoringu nie powinienem stosować, tak? Okay. Dokładnie tak. Jeżeli chodzi o cele, doprecyzuję, mamy tę regulację wynikającą z kodeksu pracy. Kodeks pracy przewiduje tak naprawdę 4 cele, w ramach których my ten monitoring możemy stosować po spełnieniu jeszcze
tych innych wymogów prawnych, czy to z RODO, czy właśnie z kodeksu pracy. A celami są ochrona mienia, ochrona osób, kontrola produkcji, czy zapewnienie bezpieczeństwa informacjom, których ujawnienie mogłoby doprowadzić do szkody pracodawcy. Czyli kamerka nad serwerownią na przykład, gdzie mamy na przykład, pełne know-how. To jest zdecydowanie uzasadnione, kamery przy wejściu, żebyśmy mieli kontrolę nad tym, czy rzeczywiście tylko pracownicy wchodzą. Szeroko rozumiane bezpieczeństwo osób bezpieczeństwa. Czyli ten parking też byłby okej? Okay. Tak. Jeżeli służy to zapewnieniu bezpieczeństwa. Mienia. No, wszelakiego osób, i ochrony, osób również. No to ja się trochę może rozpędzę i ja bym sobie tak zainstalował tą kamerę, posłuchaj, w pomieszczeniu socjalnym, bo od paru dni zauważyłem, że ubywa bardzo szybko kawy w naszym firmowym ekspresie. No więc chciałbym zobaczyć, czy ktoś tam tej kawy sobie nie podbiera, a dodatkowo bardzo troszczę się o to, co pracownicy o mnie mówią. Więc ja do tej kamerki w pokoju socjalnym nad ekspresem dorzuciłbym też mikrofon. No żeby po prostu słuchać, tak, który jestem pracodawcą, troszczę się o to, o opinię, jaką na mój temat mają pracownicy, żeby oczywiście nieba im uchylić. Wystarczy, nie, zdecydowanie nie. Wiem, że się zgrywasz. Tutaj przychodzi mi na myśl rok 1984 Orwella, czy życie filmowego Jasona Bourne'a, tak? Pod ostrzałem ciągłej inwigilacji. Nie, ale wyjaśnijmy, żeby być może któremuś z administratorów też nie przyszedł na myśl taki pomysł. Jeżeli chodzi o nagrywanie, o stosowanie monitoringu, to jak najbardziej dopuszczalne, czy przez przepisy RODO, czy przez przepisy kodeksu pracy po spełnieniu tych określonych wymogów, jest monitorowanie wizji, monitorowanie samego obrazu, utrwalanie tego obrazu. Natomiast jeżeli chodzi o utrwalanie dźwięku, to w tym zakresie kompetencje mają tylko służby w zasadzie porządkowe i to po spełnieniu określonych też wymogów wynikających z przepisów prawa, więc dźwięk absolutnie nie. Mhm. Okej, okay. Czyli dźwięk absolutnie nie, tylko wizja, tylko dla tych czterech celów. Tak. Dobra. A jeżeli chciałbym użyć kamery, a właściwie atrapę kamery jako straszak, żeby pracownicy myśleli, że jak tam podglądam, ale tak naprawdę bym tego nie robił, bo nie wiem, szkoda mi pieniędzy, czasu na instalowanie kamery, albo wiem, że jest RODO i wiem, że nie powinienem tego robić, więc tylko zamieszczę atrapę kamery. Czy to jest okej? Nie. Wiedziałam, że mi zadasz to pytanie, dlatego się przygotowałam. A moją odpowiedzią będzie stanowisko organu, które w tym zakresie prezentuję. Pozwolę sobie je zacytować, żebyś dobrze zapamiętał. A to stanowisko jest niezmienne od lat. Uwaga! Stosowanie atrap powinno być zakazane. Poddają one w wątpliwość skuteczność i adekwatność monitoringu w realizacji zamierzonego celu. I dodatkowo mogą wywoływać mylne poczucie zwiększonego bezpieczeństwa. Widząc kamerę, przyjmujemy, że ma nas chronić i zapewnić bezpieczeństwo. Atrapa powoduje, że to poczucie okazuje się być oszustwem. Okej, okay, czyli kolejny mój pomysł niestety. No torpeduje twoje pomysły dzisiaj jeden za drugim. No dobra, no to słuchaj, skoro ten pomysł został storpedowany, to wróćmy do normalnego monitoringu, czyli takiego, tak, który nagrywa. Cele już znasz. Cele znam, tak. Cele znam, wiem, że to może być jeden z tych czterech celów, albo wszystkie te cztery cele naraz. Wiem, że nie mogę nagrywać dźwięku, tylko obraz. Tak. No to powiedz mi, tutaj żargonem takim prawniczym zabłysnę, jaką przesłankę legalności RODO wybrać, czyli który warunek, która z przesłanek legalności zalegalizuje mi stosowanie monitoringu w miejscu pracy. Rozumiem, że już chcesz udokumentować ten proces. Chcę udokumentować, tak. Chcę już normalnie, po Bożemu, zgodnie z RODO, wdrożyć u siebie monitoring. Świetnie, bardzo, bardzo mnie to cieszy. Udokumentowanie i rozliczalność wszelkich procesów, które mamy wdrożone w organizacji, to bardzo ważne aspekty. Zasada rozliczalności jest bardzo ważna i istotna, co podkreślają też kontrole, bo inspektorzy podczas kontroli bardzo mocną uwagę przykładają właśnie do udokumentowania procesów, do wdrożenia zasady rozliczalności. Przesłanka legalności, opisywanie tych przesłanek legalności w naszych wewnętrznych dokumentach jest tutaj
kluczowe. Jeżeli chodzi o podmioty prywatne, w zasadzie możemy posłużyć się dwoma głównymi przesłankami. To jest nasza EFKA, czyli prawnie uzasadniony interes administratora, rozumiany jako właśnie bezpieczeństwo osób, bezpieczeństwo mienia. Wracając do RODO, to jest artykuł 6 ustęp 1 litera F i to jest najczęściej stosowana podstawa. Drugą z podstaw, która niezależnie może być stosowana w przypadku pracodawców i pracowników, to artykuł 6 ustęp 1 litera C, czyli wypełnianie obowiązków wynikających z przepisów prawa. I tutaj nawiążę do rozwiązań wynikających z kodeksu pracy, dlatego że on przewiduje w zakresie monitoringu szczególne regulacje. Nakazuje wdrożenie regulaminu dotyczącego monitorowania, określającego właśnie cele, określającego zakres, sposoby zastosowania tego monitoringu. A przypominam też, że regulamin u pracodawców jest źródłem prawa dla tych osób, więc przede wszystkim te dwie podstawy, EFKA i wypełnianie obowiązków wynikających z przepisów prawa, jeżeli chodzi o podmioty prywatne. No dobrze, czyli wiemy już, jakie przesłanki legalności mogę zastosować, jeżeli jestem przedsiębiorcą. Mogę nawet dwie zastosować. No to powiedz mi, jakie mogę zastosować, jeżeli jestem, nie wiem, dyrektorem, kierownikiem jakiejś publicznej jednostki, jakiegoś urzędu na przykład, czy szkoły. Też dwie. Ale nie możesz korzystać tutaj z naszej EFKI, dlatego że zgodnie z artykułem, z motywem 47 RODO, organy publiczne nie powinny stosować tej przesłanki prawnie uzasadnionego interesu, ponieważ działają one na podstawie i w granicach prawa i te przesłanki powinny być do nich właściwej. Na tych przesłankach powinni się opierać. Konkretną podstawą będzie tutaj wypełnianie obowiązków wynikających z przepisów prawa, czyli znowu artykuł 6 ustęp 1 litera C plus dodatkowo literka E, czyli realizowanie zadań dla dobra publicznego. Tutaj jako dyrektor szkoły masz przepisy prawa oświatowego i jeden z przepisów nakazuje, aby zapewnić, czy daje takie zadanie dla podmiotu, aby zapewnić bezpieczeństwo uczniów i pracowników. I w ramach właśnie realizacji tego zadania wynikającego z przepisu prawa oświatowego, w związku z tym naszą literą E z artykułu 6 ust. 1 RODO możemy powiedzieć, że ta przesłanka stanowi przesłankę legalności, czyli zgodnego z prawem zainstalowania kamer w szkole. W tym wypadku. Czyli litera C i litera E, jeżeli chodzi o podmioty publiczne. Super, to w imieniu wszystkich dyrektorów szkół bardzo Ci dziękuję za tę informację. Ale mam dla Ciebie jeszcze jedno bardzo ważne pytanie, które trochę będzie wielowątkowe, ale muszę je zadać. No bo obiło mi się coś o uszy, że poza przesłankami legalności, poza celami jest też coś takiego jak obowiązek informacyjny. Czyli jeżeli przetwarzam dane osobowe, no to muszę poinformować osoby, której dane przetwarzam, o tym, kto będzie administratorem danych, o celach przetwarzania. No ogólnie robi się z tego niezły elaborat, tak? Co najmniej jedna kartka A4, taka drobnym druczkiem zapisana. To pytanie, czy ja taką klauzulę informacyjną, ten drobny maczek, muszę usiać pod każdą kamerą u siebie w firmie, którą stosuję, czy nie? Nie, tutaj mamy łatwiejsze rozwiązanie, bardziej przyjazne, bardziej przyjemne. Ja wrócę jeszcze do tego, że ten obowiązek informacyjny jest bardzo ważny i ma szczególne znaczenie, jeżeli chodzi o kwestie związane z monitoringiem. Mówiliśmy, że mamy do zastosowania RODO. Ja wspominałam, że będziemy mieć wielowymiarowość realizacji tego obowiązku informacyjnego w związku z regulacjami wynikającymi z kodeksu pracy, więc szczególnie temu obowiązkowi informacyjnemu trzeba się przyjrzeć, wdrażając proces związany z monitoringiem. Oczywiście RODO wchodzi w grę, czyli ten cały elaborat z artykułu 13 jak najbardziej powinien być zastosowany. Nie mamy żadnych wyłączeń w kodeksie, wręcz przeciwnie. W artykule 22, również z indeksem 2, Kodeks pracy odwołuje bezpośrednio do artykułu 13, więc musimy to zrobić. Powiedziałam o wielowymiarowości tego obowiązku informacyjnego, a na myśli miałam tutaj przede wszystkim kwestie związane z wdrożeniem regulaminu,
w miejscu pracy, z poinformowaniem pracowników o wdrażanym procesie. Tutaj mamy termin, 2 tygodnie przed wdrożeniem tego procesu pracownicy muszą być poinformowani o tym, że... Czyli moje 2 dni to za mało. Twoje 2 dni to trochę za mało, ale twoje 2 dni wpisałyby się w informację, którą trzeba dostarczyć na piśmie pracownikom, bo w przypadku zatrudniania nowych osób, jeżeli mamy do czynienia z monitoringiem, to każdy pracownik przed dopuszczeniem do pracy musi uzyskać na piśmie informację o tym, że jest stosowany monitoring. I uwaga, wpisywałby się też w oznaczenie o te tabliczki, o które pytałeś. Tutaj by Ci wystarczył 1 dzień nawet, bo kodeks pracy przewiduje, że co najmniej 1 dzień przed uruchomieniem monitoringu musimy oznaczyć obszar monitorowany. I w praktyce, jak to zrobić? Żeby te wszystkie informacje przekazać, musimy zamontować tabliczki. Realizowane jest to w ten sposób, że nie piszemy całej treści klauzuli informacyjnej pod każdą kamerą. Przed wejściem w obszar monitorowany informujemy, że mamy obszar monitorowany, tabliczka, obiekt monitorowany, piktogram kamery. Dodatkowo w obszarze monitorowanym również mamy tabliczki przypominające o tym, że znajdujemy się pod ostrzałem kamer. Więc jest to taki wyraźny sygnał, że kamery są. Natomiast musimy wypełnić jeszcze ten szereg opisowych wymogów wynikających właśnie z artykułu 13 RODO i w praktyce jest to realizowane warstwowo. Mamy te tabliczki, mamy zaznaczone, że obiekt jest monitorowany. Czasami więcej informacji, bo wskazany jest jeszcze dodatkowo, kto jest administratorem danych. Bywa, że mamy wskazany cel, natomiast w szerszym zakresie jest odesłanie do i właśnie. Do regulaminów, do informacji na recepcji, na portierni mamy wskazany na przykład kontakt do osoby, która może nam udzielić bardziej precyzyjnych informacji. Uczulam tylko, żeby to nie było puste odesłanie. Żebyśmy pisząc, informacja jest wyłożona na recepcji, żeby ta informacja się tam znalazła. Żebyśmy nie odbili się, mówiąc kolokwialnie, od ściany. Skąd ja to znam? Parę razy dla testu wysyłałem maile na te specjalnie powstałe skrzynki mailowe do obsługi wniosków RODO. prywatność@firma.pl albo RODO@firma.pl. No i jakież było moje zdziwienie, kiedy okazywało się, że albo skrzynka jest przepełniona i maili żadnych już nie przyjmuje, albo że w ogóle takiego adresu nie ma i dostawałem mailowe zwrotki. Więc rzeczywiście to jest ważne, że jeżeli do czegoś się odwołujemy, to coś musi po prostu istnieć. Error 404. Tak, error 404. Super, czyli pamiętam o celach, pamiętam o podstawach prawnych, pamiętam o przesłankach legalności, pamiętam o dopełnieniu obowiązku informacyjnego, które na szczęście mogę zrobić warstwowo, czyli nie marnować papieru, nie męczyć lasów, nie wrzucać tych elaboratów pod każdą kamerę. Możesz wykupić billboard. O, billboard na parkingu, obszar monitorowany. Żartuję oczywiście. Ale to też jest jakiś pomysł. Drogi, ale jest to jakieś rozwiązanie. Ale billboard rozumiem warstwowy, tak? Myślałam, że billboard już wtedy zawrze nam wszystkie informacje z artykułu 13. Okej, ale ten billboard musiał wtedy wywiesić na korytarzu w wielu miejscach. Dobrze, nie idźmy w tym kierunku. Czyli billboardy nie, billboardów nie trzeba, okej, super. Czyli klauzule warstwowe to wydaje się świetny pomysł, czyli takie pogodzenie wilk syty i owca cała, tak? Czyli spełniamy wymóg RODO z jednej strony, z drugiej strony nie atakujemy gości naszych i pracowników wielostronicowymi elaboratami na każdym kroku, no bo ktoś mógłby się pogubić i nie wiedzieć, czy on to rzeczywiście ma czytać, czy... Myślę, że niewiele osób realnie czytałoby pod każdą kamerą, czy na każdej tabliczce tę samą treść. Ale myślę, że każdy chciałby wiedzieć, czy jest wokół kamery, czy nie. To na pewno. No właśnie. To na pewno, więc to oznaczenie, kodeks też podkreśla, że musi być widoczne, trwałe, dlatego te tabliczki jak najbardziej muszą być zamieszczone. Chociażby w tym zakresie tylko wskazującym, że uwaga, jesteśmy pod ostrzałem kamery, jeżeli chcesz wiedzieć więcej, chcesz znać cele, chcesz wiedzieć w jaki sposób te dane są przetwarzane, kto ma do nich dostęp, jak długo są przechowywane, zapraszamy tu i tu. No dobrze, czyli wiem już, jak dopełnić obowiązku informacyjnego, znam przesłanki legalności, znam cele. A powiedz mi, co zrobić w sytuacji, kiedy chciałbym nagrania z monitoringu przekazać zewnętrznemu podmiotowi. Przy czym rozróżnijmy sobie dwie sytuacje. Pierwsza, tym zewnętrznym
podmiotem jest firma ochroniarska, która mi po prostu ten monitoring prowadzi. Ja się na monitoringu nie znam, nie będę tych kamer instalował, nie będę tych kamer, tych nagrań oglądał. Mam od tego firmę ochroniarską i oni się tym zajmują. To jest pierwszy scenariusz. To powiedz mi, za chwilę mi powiedz proszę, co zrobić, żeby to było legalne. A drugi scenariusz, zgłasza się do mnie, nie wiem, policja, sąd, prokuratura i mówi, panie Łukaszu, chcę nagrania z wczoraj na dzisiaj. Czy mogę udostępnić, wczoraj czy na nie dzisiaj. Mogę? Tak czy inaczej chodzi o udostępnienie, transfery danych poza organizację. Dwa bardzo praktyczne, bardzo często spotykane, dwie bardzo często spotykane sytuacje. Jeżeli chodzi o udostępnienie danych firmie ochroniarskiej, myślę, że w większości wypadków u funkcjonujących administratorów danych ten monitoring rzeczywiście jest obsługiwany nie przez samego administratora, a przez na przykład firmę ochroniarską, tak jak wspomniałeś. I wtedy mamy do czynienia z klasycznym powierzeniem przetwarzania danych. To, co trzeba zrobić, to zawrzeć zgodną z artykułem 28 RODO umowę powierzenia przetwarzania danych, oczywiście wiarygodnemu dostawcy usług, sprawdzonemu wcześniej pod kątem nawiązania tej współpracy, czyli reguły dotyczące klasycznego powierzenia przetwarzania danych osobowych. To jeszcze tylko dodam, jak bezpiecznie powierzać dane osobowe i jak sprawdzać procesorów. To jest ważny temat, któremu poświęciliśmy cały artykuł na naszym blogu, także link do niego znajdziecie na dole w opisie odcinka, bo to się Wam na pewno przyda przy weryfikacji właśnie tego, czy zewnętrzna firma ochroniarska, której chcemy przekazać dostęp do nagrań z monitoringu, gwarantuje bezpieczeństwo tych danych. Tak, powierzenie konieczne. Jeżeli chodzi natomiast o udostępnienie organom ścigania, sądom, jak najbardziej jest to również możliwe. Musisz jednak pamiętać o następujących kwestiach. Udostępnienie danych jest jedną z form przetwarzania. Żeby przetwarzać dane, musisz mieć przesłankę legalności. Tak i w tym wypadku, udostępniając dane na zewnątrz, musisz zadbać o to, żeby tę podstawę do przekazania danych mieć. W przypadku organów ścigania najczęściej tą podstawą jest przepis prawa, czy obowiązek wynikający z przepisów prawa, który obliguje Ciebie jako administratora do udostępnienia danych, na przykład w związku z prowadzonym śledztwem czy dochodzeniem. Uczulam jednak i Ciebie, i Was, żebyście sprawdzali te podstawy. Mnie wielokrotnie zdarzyło się, że otrzymywałam wniosek od organów ścigania, gdzie ta podstawa nie była właściwa, bo dotyczyła artykułu, który został uchylony, więc ja de facto nie miałam podstawy do tego, ja, administrator danych, nie miał podstawy do tego, żeby zgodnie z przepisami RODO dane udostępnić. A udostępnienie danych bez podstawy prawnej to może być niewłaściwe zabezpieczenie danych, czy odpowiedzialność właśnie w związku z bezprawnego udostępnienia danych osobowych. Dodam tylko, że jeżeli chodzi o organy ścigania, o sądy, to te podstawy zwykle są, tylko być może jeżeli są takie nieaktualne podstawy we wnioskach, które otrzymujemy, to oznacza, że po prostu korzystają z jakichś nieaktualnych wzorów. Nie zachęcam do stawania okoniem i do utrudniania śledztwa czy dochodzenia, tylko na przykład do skierowania pisma, że do czasu wskazania właściwej podstawy prawnej obligującej administratora do udostępnienia tych danych, nie mogę tego zrobić z obawy na odpowiedzialność, która ciąży na mnie, na przykład w związku z bezprawnym udostępnieniem danych. Czyli, cytując klasyka, ufaj i sprawdzaj. Ufaj i sprawdzaj. Czyli też nie może być takiej sytuacji, że przychodzi do mnie człowiek w czapce policjanta i mówi, daj mnie pan te nagrania, bo potrzebuję. Czyli on musi mieć jakiś glejt, jakieś pismo, tak, w którym będzie wskazana podstawa prawna do udostępnienia tych nagrań. Tak. Co do zasady tak. No, nie zawsze to będzie, może się okazać, że nie zawsze to będzie pismo, które wpłynie na nas z wyprzedzeniem, ale zawsze musimy mieć tę podstawę i o to należy dbać. Jeżeli mówimy jeszcze o tych regulacjach wynikających z kodeksu pracy, wspominałam, że musi być ten regulamin, warto w nim również zawrzeć takie procedury związane z legalnością transferu danych poza strukturę administratora, czyli przewidzieć te kwestie związane z powierzeniem danych, z możliwościami udostępniania danych osobowych. Zresztą to samo musimy mieć opisane, czy musimy mieć zaewidencjonowane również w rejestrze czynności przetwarzania, bo monitoring jako proces musi być także opisany w naszym, potocznie mówiąc, RCP-ie. A, no właśnie.
Czyli pamiętajcie, jeżeli stosujecie monitoring, wyodrębniajcie taki proces w RCP-ie, no i oczywiście ten proces szczegółowo w RCP-ie opiszcie. Bo bez wątpienia jest to no, samodzielny tak, proces, czynność przetwarzania danych osobowych. W wielu sytuacjach tak, w większości przypadków tak, no tu w zależności od tego, w jakim celu te dane są przetwarzane, w jakim celu są wykorzystywane. Myślę, że w 90% wypadków to jest niezależny proces. Super, super. Iwono, bardzo, bardzo, bardzo Ci dziękuję za tę naprawdę solidną porcję wiedzy. Wiem już jako przedsiębiorca, czy jako kierownik jednostki publicznej, w jaki sposób bezpiecznie i zgodnie z przepisami stosować monitoring. Także bardzo Ci dziękuję za tę wiedzę. No i co, myślę, że się spotkamy też w kolejnych odcinkach wywiadów poświęconych innym tematom związanym oczywiście z ochroną danych osobowych. Czy przyjmiesz zaproszenie? Przyjmę, oczywiście. Dziękuję Ci za dzisiaj, dziękuję za praktyczny zestaw pytań. Mam nadzieję, że nasze spotkanie i nasza rozmowa pomoże niejednemu administratorowi wdrożyć monitoring albo chociaż wskaże kierunek, w którym musi podążać, żeby zrobić to w sposób zgodny z przepisami. Super. To bardzo, bardzo dziękujemy Ci za uwagę. Jeżeli chcesz być na bieżąco z nowymi odcinkami, w tym z nowymi wywiadami, zasubskrybuj nasz kanał, kliknij dzwoneczek. Żaden nowy odcinek Cię nie ominie. Także jeszcze raz dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Cześć.